Dzień dobry drodzy widzowie, drodzy absolwenci. Dziś gościmy w Warszawie, a naszą rozmówczynią jest Dominika Nawrocka, absolwentka Kopernika, rocznik 1998. Cześć, witaj Dominiko. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Powiedz może troszkę o twoich czasach licealnych, o swoich kolegach, koleżankach, o swoich profesorach. Okej. No to był absolutnie niezapomniany czas w moim życiu. Spotkałam się wczoraj nawet z moją przyjaciółką ze szkolnej ławy i tak rozmawiałyśmy, która jest lekarzem, wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Polecam ją do nagrania kolejnego wywiadu z absolwentem. Natomiast i zgodnie stwierdziłyśmy, że faktycznie szkoła nas fenomenalnie przygotowała na studia. Ja pamiętam, że już na studiach się tak nie uczyłam dużo jak w liceum, bo byłam tak świetnie przygotowana i tak wytrenowana i tak wszechstronnie po prostu już ukierunkowana w jakimś sensie. Ja studiowałam dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i zdecydowanie studia były lżejsze, łatwiejsze niż moja edukacja w liceum imienia Kopernika w Krośnie. Ten czas był naprawdę dla mnie niezwykle kształtujący i ważny w moim życiu. I wspominam go naprawdę, tak studiów nie wspominam jak tego czasu w liceum. Chodziłam do klasy E, naszą wychowawczynią była pani Jaklewicz, matematyczka. Mieliśmy taką bardzo damską klasę, było bodajże 6 tylko kolegów, reszta same dziewczyny. I bardzo dobrze wspominam te wszystkie relacje. Z koleżankami, z kolegami. Nawet jak o tym teraz mówię, to mam obrazy przed oczami, widzę ich i tak dalej. Myślę, że większość wyjechała chyba z miasta, część osób wróciło, ale mamy taki sentyment do siebie i taką jakąś taką sympatię nić. Dzięki Facebookowi wszyscy dzisiaj jesteśmy w kontakcie. To są takie duże plusy, bym powiedziała, właśnie mediów społecznościowych, że możemy być chociaż takim może nie do końca aktywnym kontakcie, ale mimo wszystko mamy takie poczucie, że mniej więcej wiemy, co się u kogo dzieje. No liceum to też jak dla mnie pierwsze miłości, pierwsze jakieś doświadczenia życiowe, które przechodziłam. Także bardzo, bardzo, bardzo mile wspominam. Jeśli chodzi o nauczycieli, tak, to wspominam na pewno wychowawczynię, panią Ewę Jaklewicz, która bardzo się nas troszczyła. Jak o niej dzisiaj myślę, to faktycznie była bardzo zaangażowanym wychowawcą, bardzo takim troskliwym. Inni nauczyciele, no to jak każdy uczeń, mamy swoje sekrety. Ja pamiętam, że byłam na fakultecie już na początku biologiczno-chemicznym, potem się przeniosłam na humanistyczny, bo postanowiłam pójść na to dziennikarstwo. Także pamiętam panią Wronkę z historii, no pani Staroń od polskiego nas uczyła, pani Kasprzyk od biologii nas uczyła. Pamiętam, no tak sobie powoli przypominam, tak, tych nauczycieli. Zawsze jak jestem w Krośnie, to z wielką taką frajdą zaglądam do murów. Byłam ostatnio w marcu tego roku i zawsze tam próbuję tak się cichaczem jakoś tam wejść do szkoły i się przejść po tych korytarzach. A słuchaj, twoje koleżanki, koledzy, może o nich byś wspomniała? No, pewnie, z przyjemnością. Moją serdeczną przyjaciółką jest Ania Mączko. Ania Mączko jest, tak jak powiedziałam, wybitnym lekarzem, neonatologiem. Pracuje w Opolu, jest po Śląskiej Akademii Medycznej. Wyrasta moim zdaniem na pierwszą planową rolę w tej dziedzinie ekspertów i wiem, że kiedyś będzie profesorem, naprawdę, jest absolutnie fantastycznym lekarzem i bardzo, bardzo docenianym. Włożyła to bardzo dużo pracy, ale też mi właśnie wczoraj powiedziała, bo mnie odwiedziła, że liceum ją bardzo przygotowało do tej ciężkiej pracy na studiach, bo to jest jednak ciężki kawałek chleba. Mam serdeczną koleżankę Magdę Malawską, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, pozdrawiam serdecznie Cię Madziu, gdzie zrobiła karierę w finansach, wyszła tam za mąż, ma troje dzieci, mieszka w Nowym Jorku i też mnie to raduje, jak się jej szczęśliwie układa. Mam dużo koleżanek prawniczek, które mieszkają i pracują w Krakowie. Między innymi na przykład Justyna Bołt, pozdrawiam Cię Celesta, mówiliśmy na Justynę Celesta. Justyna, pamiętam ją, była fascynatką historii, po prostu ona miała głowę jak sklep, wszystkie daty, wszystko było niesamowite. No i faktycznie
jest teraz dzisiaj też świetnym prawnikiem w Krakowie. Mamy też lekarzy w klasie, oczywiście ekonomistów. Ja wymieniłam to, co jestem byłam najbliżej, pamiętam, ale jeszcze tak idę ławkami oczywiście teraz, próbuję przypomnieć sobie w tej klasie na końcu korytarza, na pierwszym piętrze, jak to żeśmy siedzieli w ławkach. Monika Turek, Agnieszka Paluch, Michał Młynarczyk, Kasia Steliga, Magda Turczyn, świętej pamięci, niestety zmarła nasza koleżanka będąc na studiach. To była wielka tragedia i w ogóle nie mogliśmy się otrząsnąć, jak to jest możliwe, że tak w młodym wieku, ale zachorowała na raka niestety. Także Magda, siedziałam w ławce i to było bardzo przykre. Studiowała też medycynę, no ale tak się potoczyło życie. No i też już wszyscy już kolejne pokolenie chowają. Moje dziecko poszło już do liceum, także kolejne pokolenia już licealistów się pojawiło, dzięki nam. Słuchaj, każdemu z nas w liceum trafiły się takie historie anegdotyczne. Ojej. Podczas spotkań opowiada się o nich, o takich historiach. To jest powód do śmiechu, ale powód też takiej radości. No i powrót w ogóle do czasów licealnych. Czy ty też takie pamiętasz sytuacje? Dla mnie liceum było... Nie pamiętam, chyba nie przypomnę sobie żadnej takiej anegdoty, ale dla mnie liceum było takim poligonem doświadczalnym. Dla mnie to nie było tylko taka nauka od rana do popołudnia i to wszystko. Ja tam spędzałam bardzo dużo czasu. Ja korzystałam, byłam takim dzieckiem i taką nastolatką, która chciała robić dużo rzeczy, bo też szukałam dzięki temu sposobu na swoje życie, pomysłu na to, co robić w swoim życiu. I dziękuję szkole za to, że organizowała kółko, różnego rodzaju kółka, pamiętam, było kółko filmowe, były SKS-y, to są takie rzeczy drobne, ale moim zdaniem bardzo dużo mi osobiście dawało. Ja też brałam udział, organizowałam różne rzeczy, tak, zawsze byłam taką aktywną też osobą, byłam przewodniczącą parę razy, więc myśmy tam naprawdę działali i żyliśmy tą szkołą i tym swoim życiem i tym tworzeniem, organizowaniem, budowaniem. To było bardzo, bardzo dla mnie osobiście ważne, dla mnie to było potrzebne, tak, bo oczywiście są ludzie, którzy tylko chcą zrobić i wyjść i pójść do domu i to wszystko. A mi się to bardzo podobało, więc ja często z tego wszystkiego korzystam. Jestem także zdobyłam tytuł najmilszej, tylko już nie pamiętam którego roku. Także tak, także pamiętam też to. No to który to był rok? Jak w 98 skończyłam za maturę, no to w trzeciej klasie chyba, albo w drugiej, no to 97-96 rok. Także to też było wielkie wydarzenie, pamiętam, w moim życiu. Klasa mi wytypowała do konkursu na najmilszą. To też było dla mnie zaskoczenie, no bo skąd, dlaczego? I faktycznie później ten konkurs, pamiętam, był też dość taki, no, dużym przeżyciem w życiu nastolatki. Też wtedy, pamiętam, pokazywaliśmy różne swoje talenty i takie różne. Nie wiem, czy nadal jest ten konkurs? Nie słyszałem, żeby teraz był, ale być może tak. Może do mnie te informacje nie dotarły. No to może już przez... I taką szarfę dostałam. Muszę powiedzieć, że to nie był konkurs piękności od razu, bo to nie na tym polegało. Najmilszej, no taki wytrych trochę, albo taki złoty środek. Natomiast to był bardziej konkurs pewnie na jakąś osobowość, bym powiedziała. Na jakąś taką... osoby, która pewnie ma coś do zaprezentowania sobą. W każdym razie było to na pewno bardzo ważne przeżycie w moim tamtejszym okresie. A później były studia, tak jak mówiłaś, tak. Dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Aha. Co się z tobą działo później? Studia też był fajny, to był też fajny okres, jak zawsze studia, natomiast tutaj nie spełniły moich oczekiwań absolutnie. Uważam, że to są... że stać mnie było na więcej. Studia na pewno robiły wrażenie. Na pewno jak przyjechałam do Warszawy na studia, to w ogóle na egzaminy wstępne, to w ogóle był mój pierwszy raz w Warszawie wtedy. Ja nigdy wcześniej w Warszawie nie byłam. Także w ogóle sam ten fakt przyjechania tutaj z tej perspektywy krośnieńskiej, to było dla mnie wielkie wydarzenie. Bo to jednak te 300 parę kilometrów, no dzisiaj się wydaje niczym, ale wtedy to było dla mnie zrealizowanie jakiejś wizji, bo tylko takie tłumy na ulicach widziałam w teleekspresie, pamiętam, czy w telewizji, tak? I nagle stoję na tej ulicy i to widzę na żywo.
Także egzaminy były wielkim przeżyciem oczywiście, później studia również, szczególnie, że na roku miałam takie gwiazdy małego ekranu, jak Maciej Dowbor, Magda Mielcarz. I pamiętam, że wtedy też był taki program dla młodzieży Rower Błażeja, tam pół mojego roku było w to zaangażowanych, więc faktycznie to taki był wielki świat, tak? Ta młodzież taka no, warszawska bardzo. Też pamiętam, że na tym samym kierunku studiowali parę lat wyżej, rok wyżej, na przykład Radek Omachel, który również jest dziennikarzem Newsweeka, nie wiem, gdzie teraz pracuje, ale pracował, był piszącym dziennikarzem, też kolega, który pracuje w sporcie w TVN. Zabijcie mnie. Marcin Majewski. Dokładnie, więc Marcin był dwa lata wyżej. Więc to było takie sympatyczne spotkać się z nimi w tym innym miejscu, chociaż się znaliśmy, czy widzieliśmy się w liceum, czy się kojarzyliśmy. Więc to było takie sympatyczne. Te studia na pewno wszystkich studentów zmuszały do praktykowania od razu. I to było bardzo dla mnie duże zaskoczenie, bo ja sądziłam, że będę się uczyć i studiować, a oni wszyscy od razu kazali nam iść na praktyki. Co było bardzo dobrym posunięciem, bo jak się uczy dziennikarstwa, jak nie praktycznie, prawda, jak nie pracując. Także od razu szybko każdy z nas już gdzieś zaczął działać, także ja już od drugiego roku praktykowałam. Natomiast ja szłam na studia nie z myślą, żeby zostać dziennikarką, tylko bardziej, żeby zająć się public relations, bo to było właściwie, to było jedyne miejsce, to było drugie miejsce w Polsce, gdzie można było w ogóle no, studiować, w cudzysłowie, poznać tą dziedzinę, tak? Czyli relacje publiczne, bo ale, tylko w Krakowie jeszcze były. Ale dziś jesteś znana jako zajmująca się przedsiębiorczością kobiet. To jest zupełnie taka, dla mnie przynajmniej, na pierwszy rzut oka odległa działalność od dziennikarstwa. Jak to się stało, że tą problematyką zajęłaś się? Ja się skoncentrowałam na studiach, na tym public relations i później przez kolejne lata robiłam karierę właśnie w tej dziedzinie. Doszłam do współprowadzenia jednej z największych agencji PR w Polsce, takim francuskim holdingu. No i przyszedł taki moment w moim życiu, że zaczęłam się zastanawiać, co dalej, bo na tamten czas ja miałam wrażenie, że już naprawdę osiągnęłam chyba właściwie wtedy wszystko i wtedy zaczęłam się zastanawiać, co dalej, no nie? Że coś czułam, że coś muszę, nie muszę, że chcę coś zmienić. I zaczęłam studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej, doktoranckie i zaczęłam studiować ekonomię właśnie w takim wymiarze, ale potem też życie mi trochę to wszystko jakby nawet nie zweryfikowało, ale dorzuciło jeszcze coś od siebie, żeby mnie właśnie pokierować w stronę bardziej edukacji finansowej niż w samej przedsiębiorczości. Moje życiowe perypetie, które mi powiedziały, hej, hej, słuchaj, jesteś świetnie wykształcona, świetną karierę zrobiłaś, ale masz zaległości w finansach osobistych, w edukacji finansowej, tak? Bo finanse osobiste to nie jest tylko umiejętność zarabiania pieniędzy, ale to jest umiejętność zarządzania pieniędzy, pomnażania pieniędzy, budowania długoterminowego bezpieczeństwa finansowego, bardzo dużo aspektów, które są niezwykle istotne w kontekście życia każdego z nas, absolutnie. No i ja wtedy zajęłam się sobą, czyli wszystkie te zaległości, które uważałam, że mam, zaczęłam się po prostu sama tego wszystkiego uczyć, a potem stwierdziłam, że na pewno nie jestem sama na świecie, która przeszła przez takie, załóżmy, dylematy i taką, no na pewno jesteśmy statystycznie, więc na pewno są masy kobiet, które również, pomimo tego wykształcenia wszystkiego, no coś tam nie gra w tych finansach, tak? I też jakby takie życiowe, już w takim średnim wieku będąc, no to też się już zdarzają rozwody, rozstania, choroby, utraty pracy, kiedy te pieniądze odgrywają moim zdaniem kluczową czy bardzo ważną rolę. Więc tak to wszystko się jakoś, no, poszło sobie. Także dzisiaj zajmuję się edukacją finansową kobiet, bo uważam, że mamy dużo więcej do nadrobienia, jeśli chodzi o ten aspekt. No i stworzyłam Kobiety i Pieniądze. To jest Ogólnopolska Organizacja Edukacji Finansowej dla kobiet. No właśnie, jak wygląda twoja codzienna praca? Tak na co dzień? Od kulis. Fantastycznie. Stworzyłam swój świat absolutnie, stworzyłam swoją przestrzeń zawodową. Stworzyłam coś, co w ogóle uważam, że jest potrzebne, a te lata pracy, które w to włożyłam, pokazują, że miałam rację. Czyli można powiedzieć, że przeszłam na stronę przedsiębiorczości absolutnie, więc, bo na tym polega przedsiębiorczość, na stawianiu, mówiąc, no na przykład można powiedzieć, że się stawia, buduje firmę, tak? Natomiast ja postawiłam organizację, która jest organizacją
komercyjno-biznesowo-misyjną, która łączy to wszystko ze sobą, bo my realizujemy bardzo konkretną misję, dotarcie do każdej kobiety w Polsce z taką podstawową wiedzą na temat finansów osobistych. No jednocześnie jest to przedsięwzięcie komercyjne, ponieważ organizujemy szkolenia płatne, mam wydawnictwo, kursy online, programy edukacyjne, szkolenia dla firm, czyli jest to normalna działalność komercyjna, tak? Czyli w tym zakresie, czyli wszystko zaczyna się od pomysłu, wszystko się zaczyna od marzenia, potem jest tylko kwestia determinacji, pracy i wytrwałości, żeby to dowieść i osiągać swoje cele. A co uważasz za swój największy sukces zawodowy? To, że dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem i mam dowody na to, i fakty, i argumenty, że to, co oferuję kobietom w zakresie edukacji finansowej, działa. Że nie jest to tylko teoria, tylko że to jest teoria, którą się wkłada w praktykę, czy przykłada na praktykę, działa. I ci ludzie mają efekty. To jest mój największy sukces zawodowy. Że nie mówię tylko, że nie jestem teoretykiem, tylko mogę się powiedzieć, że jestem nauczycielem, o tak, że jestem edukatorką, że jestem nauczycielką, tylko nauczycielką na swój sposób, na swój absolutnie autorski sposób i że to działa, i że to działa. Niezwykłe jest to, bo nigdy bym nie powiedziała, że będę mieć odwagę, żeby naprawdę zagrać na swoją nutę. Co się stało? Komputer się włączył, to powiem. Wiesz co, a ja tak jeszcze chciałem zapytać, zaraz zadam to pytanie, do jak wielu kobiet dotarłaś i ta twoja edukacja, jaka to jest skala, bo mi się wydaje, że to jest bardzo duża. Znaczy, szczerze powiedziawszy, jak ja zobaczyłem, czym ty się zajmujesz, mi się to strasznie spodobało, dlatego że mam takie wrażenie, że jest ogromna dysproporcja, jeśli chodzi o taką przedsiębiorczość między facetami a kobietami. Jest. Ale teraz zapytam ciebie odnośnie tej skali, zasięgu, tak. Dotarcia. No, ja uważam, że mam bardzo dużo jeszcze do zrobienia, dlatego że cele mam wysoko postawione, dotrzeć do każdej dorosłej kobiety w tym kraju z podstawową wiedzą. Czyli te wszystkie dorosłe babeczki muszą przejść przez mój program edukacyjny, to ja wtedy mam załatwione cele zrealizowane, mogę odpoczywać. I to jest dzień za dniem praca bardzo organiczna u podstaw, dlatego że tutaj nie ma czegoś takiego, że ja przyjdę z programem do szkoły, on będzie programem obowiązkowym, każdy to musi przejść. Ja muszę te osoby przekonać do tego, żeby w ogóle chciały się tym tematem zainteresować. A to jest taki temat jak trochę z podatkami, no nie? Że jest, wszyscy wiemy, że są i są ważne, no i nie ma ucieczki, ale no, chcieć się tym zajmować, no niespecjalnie, jak nie muszę, prawda? I to jest tak samo. Jeżeli byśmy zapytali każdego absolutnie, czy temat pieniędzy jest ważny w jego życiu, ręka do góry, każdy potwierdzi, no to chodź, zróbmy coś w tym kierunku. Jutro. Ja mam dzieci, ja mam sprawy, ja nie mogę, muszę gotować, muszę pojechać, muszę coś tam. I dopiero niestety, właśnie, bardzo często te kryzysy, które się pojawiają w życiu, te zdrady, rozwody, śmierci, choroby, dopiero są często tym bodźcem, tak? Że ojej, to muszę, ojej, bo coś się stało, nie ma, okej, teraz, tak? No i byłoby miło, jakbyśmy wszystkie nie musiały przez to przechodzić, bo to z problemów finansowych da się wyjść, zawsze. Uważam, że są jedne z prostszymi do rozwiązania w życiu, tylko one potrzebują czasu. To my potrzebujemy czasu, żeby to wszystko sobie tam poprostować i wyjść na prostą i dalej budować do przodu. Więc, więc to się nie robi w tydzień. No to są potrzebne lata. Bardzo ważny problem, bardzo niestety takim no, palącym moim zdaniem wyzwaniem i problemem w życiu kobiet jest emerytura. Ta nasza kobieca emerytura to jest ubóstwo. Średnia to 1700, ale i tak, no to jest średnia, no to są skrajne, tak. No dosłownie to jest ubóstwo. I ZUS nawet, i nawet ZUS już nie kryje się w ogóle z żadnymi, no nie wiem, nie udaje, nie mówi, że coś się zmieni. ZUS mówi też, Polacy oszczędzajcie, bierzcie sprawy w swoje ręce, my was nie utrzymamy na emeryturze, tak, na takim poziomie życia, jak macie dzisiaj. I my właśnie jako kobiety bardzo często zapominamy o tej długoterminowej perspektywie, skupiamy się na tym tu i teraz, żeby ten miesiąc ogarnąć, zamknąć i znowu następny, tak? Więc znowu od kolejnego zaczyna się często od zera i tak ten nam mija rok, dwa, pięć, dziesięć lat i nagle jest przerażenie.
bardzo to są ważne tematy, niestety bardzo przez nas same zbagatelizowane, bo to nikt nam, no nie wiem, nikt nam nie ogranicza dostępu do internetu czy do książek, tak? Ale to my same nie ciągnie nas do tego, bo no i potem zaczynają się kłopoty, więc moją rolą jest między innymi również oswajanie, ale też budzenie, czasem potrząśnięcie, czasem okrzenienie, czasem poklepanie, powiedzenie świetna robota, idziemy do przodu. Dużo, dużo, dużo pracy. Powstało Stowarzyszenie Absolwentów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Kosie, do którego chodziłaś. Tak. Jakie jest Twoje zdanie na tego typu inicjatywę? Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Po prostu wszystkie tego typu inicjatywy, które są oddolnymi inicjatywami, tak? Czyli takimi wypływającymi z serca właściwie i z naszych takich wewnętrznych przekonań, są najcenniejsze. To jest dokładnie to, co Ty robisz, to robię ja. Wszystko się zaczęło od tego, że ja chciałam coś zmienić. Ja chciałam coś zmienić, a Ty chcesz utrzymać pamięć, chcesz utrzymać to, żeby ci ludzie fajni gdzieś tam się nie rozpierzchli po świecie, a jeśli nawet, to jednak, żeby coś takiego było fajnego, łączącego, no nie? I uważam, że to jest niezwykłe i to jest bardzo cenne, czyli Ty właśnie, te pierwsze klaski w domino, którym ja jestem, którym Ty jesteś, którzy zaczynają właśnie takie inicjatywy, cudowne, bo właśnie bez tego by się to w ogóle nie zadziało. Gdyby mnie nie było, nie zadziałaby się cała ta moja historia, w której zaangażowane setki, tysiące osób i podobnie u Ciebie, bo przecież tyle lat, co Kopernik stoi w tym samym miejscu, to przecież to są tysiące fantastycznych ludzi, którzy gdzieś są i jest mi bardzo miło, że przez kogoś gdzieś ktoś coś się jakoś łączymy, poznajemy z powrotem na nowo. To są wspaniałe kontakty, ten networking jest w ogóle bardzo cenny. Super to jest. Także wielkie gratulacje, trzymam kciuki za to, żeby Ci nie zabrakło tego, wiesz, entuzjazmu i zapału. Dziękuję serdecznie, Dominiko, za rozmowę i zapraszam do nas do stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. A jak to się stało, że poszłaś właśnie do Kopernika? Bo to była przede wszystkim najlepsza szkoła, najlepsze liceum, najbardziej renomowane, a ja jestem ambitna, zawsze byłam, myślę sobie, no gdzie jak nie do najlepszej szkoły. Druga rzecz jest taka, że drugie liceum dosłownie miałam, jak to się mówi, za ogrodzenie, ponieważ moi rodzice mieszkają na osiedlu Traugutta. Ja mówię, no nie mogę mieć tak blisko do szkoły, muszę mieć trochę luzu i kawałek do tej szkoły. Nie żałuję absolutnie. To był naprawdę fascynujący czas w moim życiu. Najbardziej odcisnął na mnie piętno, bardzo ukształtował mnie jako osobę. I mam nadzieję, że ta szkoła jest nadal taka sama, bo nawet i lepsza dzisiaj. Gdybym mieszkała w Krośnie, to na pewno posłałabym tam moje dzieci. A czy Twoja edukacja dla kobiet też obejmuje Krosno? Czy tam też starasz się edukować kobiety? Oczywiście, oczywiście, że tak. Drogie panie, przede wszystkim obiecuję, słowo harcerza, że jeżeli znajdzie się w Krośnie 10, 20, 50 osób, kobiet, które chcą się edukować w zakresie finansów, to ja u Was jestem raz na miesiąc. No to jest spore. To jest spore wyzwanie i spora nagroda jednocześnie. Będziecie mogły się uczyć ode mnie, będziemy mogły spędzać cały czas i zbudować fantastyczną krośnieńską społeczność kobiet i pieniędzy. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Słuchajcie, mam teraz taką wiadomość dla licealistów, drodzy uczniowie liceum imienia Kopernika w Krośnie. Chciałabym Wam powiedzieć, że jeśli marzycie, macie marzenia, chcecie robić rzeczy wspaniałe, wielkie, cudowne, chcecie mieszkać w Nowym Jorku, w Warszawie albo w Moskwie, to, że jesteście z Krosna, jest tylko Waszym atutem. Pamiętajcie o tym, że miejsce pochodzenia daje nam niezwykłą siłę do tego, żeby się rozwijać, zdobywać. Mam nadzieję, że będziecie mieli w sobie właśnie taką energię, taką motywację. Ja może jestem dla Was jakąś inspiracją do tego, żebyście realizowali swoje marzenia i nigdy nie myśleli o tym, że jesteście z małego, średniego miasta i że to Was to w jakikolwiek sposób ogranicza. Trzymam za Was kciuki.